Cześć, witam cię, retailingowy dziadzia. Tak jak widać, paczuszka Ultra Code. Nie wiem, co mi tam wysłali. Skontaktowali się ze mną na Instagramie, którego nie lubię. Ceramic Soap, zobaczymy. Szampon. Ale ładnie pachnie. Co on mi przypomina? Kurczę, guma balonowa chyba. Co my tu mamy? O! Płyn inspekcyjny. Ale ładnie pachnie. Kurde, kokosem. Kokos. O, ale wypas. O! Kurde. No, tu jest mistrzostwo. Zapach jest kozak. O ja! Odtłuszcza powierzchnię i usuwa pozostałości po pas polerskich. Ale zapach. No, gruba sprawa. Wiem, co mi przypomina. Grubo podjeżdża pod detail płyn inspekcyjny, który też fenomenalnie pachniał. I tu jest podobnie. O, panie. Rewelacyjny zapach. Nie wiem, jak z odpuszczaniem i zbieraniem pasty. Detailingowy papier. Co tu dalej mamy? O, Dejron. Zobaczymy, jak pachnie. No, jak Dejron. Mhm. Naklejki. To zaraz nakleję, gdzie? Tam przy moich tanich maszynach polerskich. A, Haribo, kurde, Haribo. No i, o, fajne, białe. No zobaczymy, słuchaj. No co, no kurczę. No, tego jestem ciekawy. Oczywiście zabawa będzie, wiadomo, jak najpierw mycie. Później będę chciał jako suszacz. Jakie proporcje? Wykonujemy cię wstępne za pomocą piany 50 ml na 5 litrów wody, czyli setka na dychę, dobra. Czyli rozcieńczenie klasyczne. Ok, wybacz za dźwięk, jeżeli jest kiepski. Na szybko to wrzucam, bo zaraz właśnie znikam. Dziękuję oczywiście za gratisy. Będę się bawił. Zobaczymy tutaj. O, płynny taki skurczybyk. Raczej płynny. Tutaj Dejron mi chodzi. Dejron. Taki, jest tutaj nuta mięty, ale kurczę, bliżej mu do Dejrona. No dobra, dzięki.